Siemano widzowie, witam serdecznie, kolejny odcinek, tym razem nie jesteśmy, prawda, w jakiejś gierce, tylko jesteśmy znowu na naszym kochanym OneBlocku, na serwerze kidowice.pl. Zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ 7 czerwca wystartowała nowa edycja OneBlocka. Dzisiaj mamy 9 czerwca, jak to nagrywam, i już się nie mogę doczekać, aż zacznę nagrywać, bo odkryłem tu tyle fajnych rzeczy, że po prostu szok. I dodatkowo bardzo ważna sprawa jest taka, że dzisiaj postaramy się dotrzeć do jak największej topki. Nie wiem, czy przebijemy topkę, z tego powodu, że ja wam pokażę, uwaga, i stopka. W tym momencie nie mam mnie w ogóle na topce, a w poprzednim odcinku byłem. Z tym, że prawda jest taka, że nie mam mnie w tej topce, bo sam to tak jakby zrobiłem. Rozwaliłem wszystkie te bikony, które mieliśmy na wyspie, i dlatego nie mam mnie totalnie w topce. Ale aktualnie osoba, która jest na topce, to jest Supertma, to jest wyspa, która, jak widzicie, ma sporo graczy. No i oni już mają 1,5 miliarda wartą wyspę. Więc no, to jest dosyć sporo. Wydaje mi się, że będzie ciężko do tego dotrzeć, ale pokażę wam szybko, co tutaj ogarnęłem. Jak widzicie, zrobiłem sobie całkowicie dookoła tą tutaj przestrzeń, żeby wszystko było fajnie do bariery dociągnięte, żebyśmy mieli po prostu przestrzeń do budowania i tak dalej. Postawiłem tutaj tabliczkę, w której napisałem: Dave, spadaj, nie patrz, co tu robię, zajmij się sobą, przyjdzie dzień, w którym pozazdrościsz mi wyspy. Taką tabliczkę zostawiłem, bo na pewno, jestem pewien, że Dave przychodzi na moją wyspę i patrzy, co ja tutaj mam. Na pewno patrzył, gdy byłem w topce, a teraz nie mam je w topce. I co najlepsze, dzisiaj z nim gadałem i spytał się mnie: ej, dlaczego nie macie w topce? Więc on faktycznie na to patrzy, no a nie wie, że ja się na to wszystko tutaj, że tak powiem, porządnie przygotowuję. Ponieważ, jak widzicie, tutaj w skrzynce mam dwa bikony, te, które mieliśmy już na poprzednim odcinku postawione. Tylko je rozwaliłem, żeby po prostu całkowicie zniknąć z topki, żeby nikt mnie nie podejrzewał o to, że ja zaraz wskoczę, mam nadzieję, na pierwsze miejsce. No i do tego mamy 10 mystery boxów. Może być ciężko zdobyć na tyle dużo bikonów, żeby tutaj coś większego zrobić, ale jak widzicie, mam na prawo monet 999 milionów, więc to jest naprawdę całkiem sporo. Może z mystery boxów nam doleci coś jeszcze, a jak wejdziemy sobie na sklep, to jesteśmy w stanie tutaj pokupować fajne rzeczy. I między innymi musimy kupić minionka. Potrzebuję kopacza, 500 milionów, czyli stracimy połowę pieniędzy, które mam, ale potrzebuję go, ponieważ muszę mieć coś, co będzie tutaj kopało, ponieważ zbieracz to nie jest kopacz, więc musimy tutaj dać sobie minionka. Niech on sobie tutaj w tym miejscu jest. Obróćmy go na południe bodajże. Na południe to jest tu? Czy dobrze jest obrócony? Teraz tak, jest dobrze obrócony i kopie faktycznie, i kopie, czyli w tym momencie ten będzie kopać, drugi z drugiej strony będzie zbierać, więc wszystko jest tak, jak powinno być. I będą sobie to odkładać tu do skrzynek, aczkolwiek nie będą odkładać, bo nie mamy tutaj miejsca. To jest problem, jakby nie było, który trzeba rozwiązać, ale rozwiążemy go bardzo szybko w ten sposób, że ja tutaj gdzieś miałem żelazo, mamy go całkiem sporo i mamy trochę skrzynek, więc zrobimy sobie leje. I te leje nam pomogą tutaj, prawda, zrobić tak, żeby zrobić system, który pomoże nam po prostu te wszystkie rzeczy tutaj, że tak powiem, trzymać. I teraz tak, zróbmy sobie tak, weźmy tą skrzynkę, połóżmy ją tutaj, rozwalmy sobie tutaj to wszystko z góry, bierzemy sobie to wszystko, odkładamy sobie do tej skrzynki, żeby po prostu nie mieć tutaj, że tak powiem, syfu, i zaraz zrobimy tutaj taki system, że te minionki będą nam odkładać wszystko tam, gdzie trzeba. Jeszcze jedną skrzynkę bym potrzebował. Tu jest skrzynka, dobra, pyk, postawmy tu. Wszystko zrobimy. Oho, odłożyłem sobie te leje, dobra, mamy te dwa leje. I teraz bierzemy jeszcze te dwie skrzynki. Okej, jest tego naprawdę sporo, ale spokojnie, damy radę, damy tu skrzynkę. Włóżmy do niej wszystko, co się da. I zaraz zrobimy tutaj system z lejami taki, że będzie się to mogło tutaj zbierać. No i prędzej czy później to się na pewno zapełni całe. No ale... tak to już działa, tak to już będzie czasem. Dobra, i później będziemy musieli zrobić sobie też magazyn na tej wyspie. No to wszystko na to będziemy potrzebowali czasu, ale spokojnie. Mam w planach za niedługo odpalić streama, na którym będę z wami sobie tutaj grał i będę sobie również tą moją wyspę rozwijał. Więc czekajcie, ponieważ no nie wiem kiedy dokładnie, bo teraz akurat w tym tygodniu bardzo dużo mam pracy, ale może w przyszły weekend odpalę jakiegoś streamka i sobie tutaj wspólnie razem pogramy i jakoś tę wyspę porozwijamy. Dobra, zróbmy tego leja, zróbmy leja. I teraz tak, zróbmy to tak, że ten zbieracz, on może być chyba... czekajcie, rozwalmy sobie go i zróbmy sobie tutaj taki system, że mam 499 milionów. Dobra, otwórzmy może najpierw mystery boxa, bo potrzebuję trochę pieniędzy, więc po prostu zróbmy tak, żeby te pieniądze mieć. Więc otwieramy mystery boxa, uwaga, pyk! Pierwszy mystery box, nie wiem totalnie, co dostałem. Muszę sobie włączyć czat, żeby widzieć to, więc włączmy sobie czat. Uwaga, dostałem slime spawner, okej, slime spawner, spoko, może być. Dobra, otwórzmy drugiego mystery boxa. Dostaliśmy 4 miliardy, bardzo dobrze, bo potrzebujemy siano. Dostaliśmy elytrę, to lipa, dostaliśmy kolejnego szybciora, dostaliśmy bikona, bardzo dobrze, o... i minionek, zbieracza dostaliśmy kolejnego. Dobra, bo otworzyłem sobie, chciałem otworzyć 5, otworzyłem więcej, no dobra. Mamy kolejnego bikona, ej, to on jest jakiś kolorowy, ale aha, bo one chyba, to po prostu tak jest, że one są tak kolorowe, a jak się je rozwali, to się robią takie, dobra, nieważne.
Mamy minionka, który jest zbieraczem, więc ja tutaj chciałbym zrobić sobie taki system, który będzie polegać na tym, nie wiem, czy on będzie działać, to jest totalny test teraz tego, co ja będę robić. Wykorzystajmy sobie może jakieś takie fajne bloki do tego, te są fajne bloki. I zrobimy tak, stawiamy jeden blok tu, drugi stawiamy tutaj i teraz tutaj stawiamy zbieracza. I tak samo drugiego minionka, którego miałem, którego gdzieś tutaj odłożyłem, albo był ten? Czy ja miałem jeszcze jednego zbieracza, czy co? Ej, czekajcie, bo ja... Aż mnie teraz zlagował mi się umysł. Ja nie miałem już więcej zbieraczy? To był jeden, ten jedyny? No dobra, całkiem możliwe, że to był ten jeden, jedyny. Więc dobra, niech jest tutaj i odwróćmy go sobie w stronę tą. Niech on sobie jest tutaj. I teraz robimy tak, że damy sobie skrzynki. Potrzebuję skrzynki, tu są skrzynki, okej. Dobra, otwórzmy te mystery boxy do końca, uwaga. Dostaliśmy 4 miliardy kolejne. Dostaliśmy elytrę znowu. Dostaliśmy kolejnego, tym razem sprzedawca, okej. I dostaliśmy z kolejną elytrę. Ja nie mogę, ale syf, dobra. Odłóżmy, a tu jest, zbierasz, no, tak myślałem, że miałem jeszcze jednego. Tak mi coś tutaj, że tak powiem, nie grało. Tyle elytry mamy, no dobra, założę sobie tą elytrę w takim razie, żeby... Już mamy elytrę, jak to się stało? Jak to się stało, że mamy elytrę? W ogóle jaką mam fajną taką minecraftową? Fajna, dobra. I teraz tak, tu mamy kopacza, tu mamy teraz zbieracza i damy sobie go z drugiej strony i obróćmy go w stronę tą, żeby on był tutaj, okej. W ten sposób, jak tutaj się będzie coś rozwalać, jak rozwali nam ten minionek, to te będą zbierać i one muszą dawać to do skrzynek. I teraz tak, zrobimy sobie system tutaj taki, że damy sobie tutaj w ten sposób i dajemy jedną skrzynkę tu, drugą tutaj, okej. Rozwalmy to w tym momencie i teraz ustawiamy sobie tutaj kolejne skrzynki, tu jest kolejna, pyk, w ten sposób i robimy tak. I teraz robimy kolejną skrzynkę tu i robimy tak. I jeszcze potrzebujemy jedną skrzynkę, więc weźmy, tu była skrzynka, pyk, dobra, okej. I mamy zrobiony system, który będzie nam po prostu wszystko zbierać i musimy teraz tego minionka ustawić na tą skrzynkę. Udało się. Czyli ten minionek, który teraz wszystko będzie zbierać, będzie zasadzać do tej skrzynki i to się będzie nam zbierać tutaj po kolei, więc mamy sporo miejsca. Z drugiej strony będzie trzeba zrobić dokładnie to samo. Tylko, że tutaj w tym momencie mamy bardzo dużo rzeczy, które mi trochę w tym przeszkadzają. Dobra, weźmy sobie stąd to, weźmy sobie stąd to. Rozwalmy całkowicie to, okej. I musimy rozwalić te skrzynki również. Dobra, weźmy tak, wyrzućmy tak, że skrzynkę, proszę dajcie mi skrzynkę. Widziałem, że tu leżą pod nogami, dobra, są skrzynki. Odłóżmy tutaj wszystko sobie na razie i zaraz będziemy z tym kombinować dalej. Odłóżmy sobie też tego kopacza tutaj, szybciora, fajnego. Dobra, to odkładamy wszystko tu, okej. Jest tutaj trochę tych rzeczy jeszcze, okej. Odkładamy tutaj, żeby to wszystko było, że tak powiem, w bezpiecznym miejscu. I sprzedawcę damy sobie na razie tutaj, bo na razie nie wiem, co z nim będziemy robić, ale to zaraz się pozastanawiamy. Potrzebujemy teraz w tym momencie, czekajcie, co ja potrzebuję? Skrzynki. Jedna skrzynka, druga, trzecia, dobra, mamy sporo skrzynek. I teraz robimy dokładnie to samo, co wtedy robiliśmy, tylko zabiorę sobie bloki, weźmy sobie te bloki, okej. I teraz znowu robimy raz, dwa i ustawiamy jedna, druga skrzynka, okej, rozwalamy to. O, ten minionek może być w powietrzu? Ło, no niesamowite. Dobra, robimy tak, teraz robimy tutaj jedną skrzynkę, drugą i robimy trzecie tutaj skrzynki. I potrzebuję jeszcze jedną skrzynkę. Czy damy radę mieć jeszcze jedną skrzynkę? Dobra, wiecie co, rozwalę to i myślę, że to się jakoś tutaj upcha wszędzie, a będziemy mieli jedną skrzynkę więcej, bo nie chcę na... O, na pewno się upcha, dobra. Git, odkładamy wszystko, co tutaj mamy, bierzemy tą skrzynkę i ustawiamy ją w tym miejscu. I musimy sobie zrobić leje i potrzebujemy w takim razie kolejny skrzynek, więc tu mamy jedną skrzynkę i tu będziemy mieli drugą skrzynkę i potrzebujemy żelazo, czyli tu. Dobra, i teraz crafting, dobra, gdzieś odłożyłem crafting, tu. Postawmy sobie go tutaj i robimy szybko dwa... A, najpierw trzeba zrobić skrzynki, dobra, tak. Pyk, jedna skrzynka, pyk, druga skrzynka, okej, i robimy leje, dwa kolejne, nie tak, tak, dobra, mamy dwa kolejne leje i dajemy tu i dajemy tu. I teraz tego zbieracza możemy kliknąć, żeby zbierał i dać tutaj. I w ten sposób nam to zbiera. Potrzebujemy jeszcze jednego kopacza, żeby to po prostu szybciej szło, albo możemy go ulepszyć też w sumie, czekajcie. Ulepszy minionka za 250 milionów. Możemy to zrobić. Ulepszyliśmy go. Możemy ulepszyć teraz za 500 milionów. Ulepszmy go. Możemy za ile jeszcze ulepszyć? Za miliard teraz. Ulepszmy go. I ulepszmy te zbieracze za 5 miliardów! 10 miliardów! Nie, to jest 10 miliardów! Dobra, to mnie nie stać na to, to robimy tego, niech tamte są 2, a tutaj sobie ulepszymy tego jeszcze na w takim razie, bo to 2 miliardy kosztuje. Dobra, on nie umie rozwalić tej skrzynki, czy on się po prostu... A nie, dobra, on nie umiał rozwalić skrzynki, czyli skrzynki go blokują, okej, to będzie trzeba będzie na to zwracać uwagę, żeby po prostu pilnować, żeby on tutaj nie miał tych skrzynek. Dobra, czyli on nam to kopie, czy te minionki to zbierają, czy one tego nie potrafią zebrać?
Ajajaj, one chyba muszą być piętro niżej w takim razie, żeby to zbierać. Oj, 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 chyba muszą być piętro niżej. Dobra, to robimy tak. Bierzemy tego minionka i bierzemy tego minionka. Rozwalmy to. Ej, co jest? Aha, dobra, bo siekierą rozwalałem. Dobra, robimy tak i postawmy jeszcze raz. Zbieracz tutaj. Obróćmy go w tą stronę. Ustawmy tu. I czy on ma, może na to? Czy to jest za daleko? To jest chyba za daleko. To jest chyba za daleko. Jeszcze raz tu. Kliknij prawym przyciskiem. Klikam w to. Skrzynka musi być dwie kratki. Aja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 j. Ej, ej, co to za intruz? Proszę nie, proszę nie. O nie, 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 będzie mnie bił, będzie mnie bił, będzie mnie bił, będzie mnie bił. Dobra, tu oblatujemy to dookoła. Pyk, dostajesz ciosa. Giń, giń, giń rybo. Dobra, jest git, dobra, zginęła, zginęła. Dobra, czyli ten system jest w tym momencie troszkę wadliwy. Musimy w takim razie rozwalić te skrzynki z góry. I w takim razie ten minionek będzie musiał odkładać to wszystko do tej skrzynki. Udało się, dobra, czyli tutaj będziemy musieli zrobić dokładnie to samo. Czyli mamy po prostu tego troszkę za dużo. Bierzemy sobie to. I teraz tego drugiego minionka też możemy ustawić w tym miejscu. I żeby on się obrócił w tą stronę, w drugą, w tą, ok. I ustawić, żeby odkładał do tej skrzynki. W ten sposób mamy zrobiony system. O, może tu nie odkładajmy, nie zabierajmy im miejsca od początku. Mamy zrobiony system, w którym jesteśmy w stanie tutaj wszystko sobie, że tak powiem, fajnie chować. Ale te leje by się przydały jeszcze jakoś. Dobra, czy to zbierają? Ej, one tego nie zbierają. Dlaczego tego nie zbierają? Halo, zbieracze. Aha, bo on jest, on nie działa. Uleczmy go. Tego też uleczmy. I tego też uleczmy. Dobra, wszystkie są uleczone, czyli teraz wszystko się powinno zbierać. Zbierają, dobra, git. Czyli minionki teraz działają, wszystko jest, że tak powiem, w należytym porządku. I wszystko działa tak, jak powinno. Okej. Czyli to mamy zrobione, teraz kolejna sprawa. Mamy 4,7 miliarda i mamy 222 zł do wydania jeszcze na tym serwerze. Więc uwaga, wpisujemy w takim razie premium. Idziemy sobie na one block. Ue, no nie, no, o nie, to jest ta ryba najgorsza. O nie, 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 dobra. Ona sobie sama zginie bez wody, więc niech ona ginie. A ja w tym momencie wejdę sobie jeszcze raz na one blocka. Wchodzimy sobie w skrzynki i mamy mystery boxy. Dobra, weźmy sobie kolejne 5 mystery boxów, żeby po prostu mieć co otworzyć. Czy ktoś mi napisze, jest, piszą gizy, 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 to ja lubię. Dobra, otwieramy mystery boxa. Uwaga, co z niego dostaliśmy? Dostaliśmy kasę, okej, okay. Kolejny, znowu elytra, no nie najgorzej. Znowu, dobra, kolejny szybcior. Proszę, beacon. Nie, kolejny szybcior, ja nie chcę tyle szybciorów. I kolejna elytra, no nie, dobra, to jest tragedia, to jest tragedia. To jest tragedia, widzicie, ta ryba już zginęła? Czy jeszcze gdzieś tutaj się, że tak powiem, kręci? Nie, nie, już dobra, kręci się tu, gdzie ona jest? Halo, gdzie ty jesteś? Gdzie ona jest? Zgubiłem ją, ona tu gdzieś musiała polecieć. Nie. Gdzie ona jest? Ej, dobra, zgubiłem ją. Nie ma jej, no to jak, dlaczego ja dostałem taki efekt? Dobra, damy radę, ogarniemy sobie to, bo ja tutaj gdzieś miałem wiadro. Więc weźmy sobie to jedno wiadro. Ja tutaj gdzieś miałem też krówkę, więc sobie wypijemy mleko zaraz. Ej, dobra, gdzie ja mam to wiadro? Miałem wiadro gdzieś tutaj na tym moim, prawda, w tych moich skrzynkach. I zgubiłem. Zgubiłem wiadro. Halo. Ej, nie mam wiadra. O, jest, dobra, mamy wiadro i tu gdzieś była krowa. Nie ta, bo ja potrzebuję tą zwykłą krówkę. Tu była? Ej, no gdzie jest? One mi się nie wczytują. Tutaj nie widzę dokładnie, gdzie są te krówki. Muszę przebiec to wszystko. O, jest, dobra, mamy krowę. Wypijmy sobie to i mining fatigue został nam ściągnięty. Dobra, weźmy sobie już na przyszłość, żeby mieć. W razie jakby się znowu taka ryba zrespiła czy coś takiego. Dobra, czyli tu wszystko to działa. No dobra, mamy lipę, ale mamy trochę pieniążków, więc wchodzimy sobie w sklep, widzowie. I w tym momencie, czekajcie, co my możemy kupić? Rybak, drwal, pogromca, zbieracz, rolnik, kopacz. Zbieracz, kopacz, dobra, lekarz. Lekarz, on by był dobry, żeby mi leczył minionki. Weźmy, weźmy sobie tego lekarza i niech on będzie z tej strony, tutaj, i obróćmy go w stronę tego. I teraz wybierz skrzynkę, wybierz skrzynkę, aby mógł odkładać itemy, ale to jest lekarz, on nie ma tutaj, prawda, zdrowie 20 na 5, okej, okay, czyli on jest bardzo zdrowy, to bardzo dobrze. Możemy zmienić mu nazwę i możemy menu ze skinami, o, dla mnie będzie pracował Dave. Tak, to będzie wyglądało, widzowie. O, tu ten nie może, dobra, to ten. U mnie Dave pracuje. Dave będzie, i zmienimy mu nazwę, zmienimy mu nazwę. Zmiana nazwy, ej, co jest grane? Wpisz nick na czacie, ewentualnie wpisz cancel, aby anulować. Dobra, to napiszę niewolnik Dave. Dobra, to jest dobre, to jest dobre. I teraz znowu to samo, niewolnik Dave. I tutaj zmiana nazwy, niewolnik Dave.
To jest tak dobre. I kopacz Szybson tutaj będzie, tylko, bo, a mu też możemy zmienić nazwę, ale nie mogę mu zmienić skina, to już nie ma sensu. Dobra, wpiszmy cancel. Nazwa, czy nazwałem go cancel? O nie, dobra, to zmienimy nazwę na Giga Chad. O, i mamy niewolników Dave'ów i Giga Chada. To jest tak dobre. Dobra, one mi tutaj zbierają wszystko, więc elegancko sobie system, że tak powiem, działa. Jest sprzedawca, którego jeszcze nie ogarniam, jak on działa, więc będę musiał... O nie, dobra, tak, tu odłóżmy go do skrzynki. Będziemy musieli się nad tym pochylić później. A teraz póki co idźmy do sklepu, bo musimy kupić jeszcze jedną rzecz. Mamy 9 miliardów i możemy sobie kupić minerały i możemy kupić to. Więc bierzemy, kupujemy stack tego i kupujemy ile wlezie netherite'u, bo musimy podnieść wartość wyspy. Więc bierzemy ile wlezie, a jak widzicie, ojejku, to trochę będzie trwało, bo ja widzę, że... Bo, ojejku, tu się klika i klika, klika i klika. Będę to klikał 3 lata chyba. Dobra. Jejku, ile ja mam netherite'u. Dobra, i teraz tak. Jak się wpisze baryłka, to mamy teraz wyłączone. A teraz mamy włączone, dobra. I teraz robimy sobie taką sytuację, że zrobimy sobie tutaj gdzieś system baryłkowy. Więc dajemy baryłki tutaj i wkładamy w takim razie to wszystko do tych baryłek, żeby to po prostu podnosiło wartość wyspy. W tym momencie, jak to sobie tutaj włożyliśmy wszystko, nasza wyspa i stopka nie jest jeszcze w topce, czyli to jest zdecydowanie za mało. Ale spokojnie, to prędzej czy później się zmieni. Tylko ja wiem, że te minerały nie dają aż tak dużo, ale trzeba je kupować, bo to jest jednak, wiecie, to jest jednak ważne, żeby to mieć, bo ten netherite jednak mimo wszystko niektórzy tutaj na tych wyspach faktycznie podnoszą znacząco wartość tym netherite'em, więc no trzeba to wykorzystać i trzeba to pokupować. Ja nie mogę, ile tego jest! Dobra, mamy tak, wkładamy to tutaj znowu do tego, pyk, 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 jeszcze raz to wszystko, pyk, 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 jeszcze to, pyk. Mamy 1000 już, dobra, no to już jest naprawdę dobry wynik. Chyba tak mi się wydaje, aczkolwiek pewnie niektórzy tutaj mają najwięcej. Wiecie, co ja bym chciał sprawdzić? I stopka. W tym momencie jest chyba Supertma, dobra. Is Visit Supertma. Zobaczmy, co oni tutaj mają. Okej, jest kopacz i zbieracz. Są dwa kopacze, jeden zbieracz, okej. Ale ten zbieracz totalnie nie ma gdzie odkładać tych itemów. Dlaczego to tak się dzieje tutaj? Dobra, nieważne. Okej, oni tu już zaczynają budować jakieś budynki, ale to nie jest najważniejsze. Ja chciałbym się dowiedzieć, jak oni mają rozwiązany system. Dobra, tu jest jeden beacon, czyli to jest wartość wyspy. Wchodzimy do środka, zobaczmy, gdzie tu jest coś, co podnosi wartość. Tu jest królik, tu są jakieś tabliczki, to nie. Zobaczmy, w co im tu podnosi wartość, bo tu coś musi być. Czekajcie, oni pewnie mają pod ziemią coś zrobione, więc zejdźmy niżej. Okej, tu coś jest, widzę. O dobra, tu są beacony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czekajcie, dobrze policzyłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć bikonów, 11 bikonów mają. Ej, dobra, to przez to mają taką wartość, mi się wydaje. Te 11 bikonów i to podnosi, po prostu jest kolejny, nie wiem, czy ten policzyłem jako 11. Dobra, nieważne. Idziemy na moją wyspę, zobaczmy w takim razie, jak to tu wygląda. I nie mamy tych bikonów, ale dobra, postawmy sobie je, żeby zobaczyć, ile my potrzebujemy, żeby dostać się do topki. Więc uwaga, robimy sobie tak. W tym momencie wchodzimy w sklep, ponieważ jak już mamy to robić, to zróbmy sobie też zróbmy sobie bikony po prostu, żeby one mi coś dawały. I robimy sobie tak, raz. Nie tak, jak ja to mogę rozwalić teraz? O, dobra, tak, baryłka, dobra, i teraz stawiamy sobie. Raz, dwa, trzy, zrobimy sobie tutaj tak. Tu musi to być wyżej, bo to trzeba zrobić cały taki, prawda, beacon postawić fajny, cały totem. Dobra, robimy tak. Czy to musi być większe? Przydałoby się chyba, żeby było większe w sumie, nie? Zróbmy jeszcze jedno. Będzie to wtedy mocniejszy beacon, który będzie nam więcej dawał i po prostu będziemy mieli lepsze z niego, tak mi się wydaje, korzyści, jeżeli tutaj tak działa. Bo pierwszy raz, szczerze mówiąc, to daję tutaj na wyspie. O, skończyło mi się. Dobra, nie baryłka, tylko sklep i kupujemy jeszcze raz. To. Dobra, mamy i kupujemy i budujemy dalej. Czyli zrobimy sobie tak, no dobra, to trochę tego trzeba, żeby zrobić ten. Czy to mi też podnosi wartość wyspy, jak to tutaj sobie tak stoi? Chyba tak, nie? Dobra, uwaga, pyk. Mamy beacona. Na ile on jest? On, dajmy sobie jump boosta może. I żeby tutaj dać, żeby to zwiększyć, to potrzebujemy diament. Dobra, ja tutaj miałem diamenty gdzieś, więc znajdźmy sobie te diamenty. Są diamenty, dobra, podniesiemy sobie to tymi diamentami. Okej, wchodzimy tu, wybieramy to i w ten sposób będziemy mieli jump boosta dwójkę. Mamy jump boosta dwójkę. Mamy jump boosta zwykłego. Czyli chyba potrzebujemy jeszcze jeden, dobra, jeszcze jeden poziom potrzebujemy, więc... A czy jestem już w topce i stopka?
Jestem, wbiłem się na topkę, więc to już daje nam jakieś tutaj, że tak powiem, możliwości, bo jednym bikonem jesteśmy w topce, czyli ten netherite, widzicie, znacząco też tam podniósł tą wartość. Dobra, idziemy jeszcze jedno piętro w takim razie, zrobimy, żeby to było jeszcze większe. Tu, dobra, okej. Okay. Jak to zrobimy, to mam nadzieję, że będziemy mieli naprawdę takiego jednego fajnego, mocnego bikona. Ja wiem, że na innych wyspach widziałem, że oni robią więcej bikonów, ale mniejszych. Ale mnie to nie interesuje, ja chcę mieć duże bikony, więc robimy duże. Dobra, wchodzimy w sklep, dokupujemy. Kupmy znowu, tak, bo tak co chwilę dokupowuję. Weźmy kolejne dwa. Dobra, tu i robimy jeszcze to. I to jest chyba już największy poziom, jaki może być, tak mi się wydaje. Aczkolwiek może to być jeszcze jeden więcej. Nie, wydaje mi się, że to jest chyba ten największy. Tak mi się wydaje. Dobra, wyjdźmy na górę, postawmy tego beacona. I uwaga, czy teraz to jest największy? Wchodzimy tu. Mamy jambusta, jambus dwójka. Chyba to jest ten największy, nie? Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Czy mamy jambusta dwójkę? Jambus 2 jest, dobra, git, czyli to jest największy beacon, jaki można było zrobić, świetnie. I teraz musimy go powielić. Czyli trzeba go zrobić drugi raz. No dobra, robimy go w takim razie drugi raz. Czyli robimy tyle, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej, czyli tu mamy w ten sposób, okej. I teraz tutaj i wypełnić to wszystko trzeba w środku. No trochę to będzie trwało i trochę to jest, że tak powiem, tutaj rozwijania, ale wydaje mi się, że będzie to naprawdę bardzo fajne, że możemy takie duże beacony postawić, a muszę takich postawić trzy, żeby to, wiecie, żeby to było fajne. Zrobimy sobie też, żeby więcej można było kopać i tak dalej. Dobra, robimy tak. To też chyba podnosi wartość, więc dobrze jest chyba robić w ten sposób. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie mam... Czekajcie, to na prawo widać, czy podnosi to wartość. Uwaga. Mamy wartość 125.1. Czy to się zmieni? Zaraz? Przez to, że ja to stawiam? Halo. Powinno się zmienić chyba, nie? Kurczę, mam nadzieję, że to zwiększa wartość, bo jak nie, to ja w takim razie marnuję netherite trochę. Jeżeli to musi być w baryłkach. Dalej jest 125.1, no dobra. Zróbmy beacona do końca i zobaczymy, czy to wtedy to coś podniesie. Ale wydaje mi się, że w takim razie chyba to nie podnosi, skoro tak się tutaj sytuacja wyklarowała. Dobra, robimy tak. Stawiamy kolejnego beacona i tego beacona robimy sobie na speeda zróbmy sobie może, żeby mieć też szybsze coś, więc mamy teraz speeda, okej. I podniosło nam to wartość, mamy 250 milionów w tym momencie. To nie jest dużo, bo pamiętajcie, że my potrzebujemy miliard, żeby mieć 1,5 miliarda, żeby być na numer 1, więc to będzie ciężko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, okej. Tutaj do boku i mamy już trzeciego beacona. No nie wiem, czy to jest warte, możecie dać znać mi w komentarzach, czy to jest opłacalne robić tak duże beacony, bo może się okaże, że jednak nie warto i w takim razie będę musiał to zmniejszyć. No może tak się okazać niestety, ale dobra, robimy to. Tu jeszcze, znowu będzie trzeba dokupić zaraz, ale całkiem przyjemnie się to robi, powiem wam szczerze, te beacony. Jak w takim tempie można sobie kupić, normalnie jakby to trzeba było wszystko zbierać na survivalu jakoś, to ojeny, to jest przecież nie do zrobienia, to ja chyba netherite'u zdobyć, serio. Dobra, tu. Robimy tak, nie wiem czy to jest, ja powiem wam tak, ja w tym sezonie stawiam nie na wygląd wyspy, tylko na wartość. Ja chcę, żeby ta wyspa była, wiecie, dużo warta. Na pewno coś zbudujemy, jakiś fajny budynek, ale chcę, żeby ona była dużo warta, bo chcę być po prostu w topce. Ale może coś tutaj pobudujemy, zobaczymy, dobra. I dajemy sobie też to chcę też, żeby było, więc robimy tak, pyk, mamy trzy beacony w tym momencie postawione, czyli wartość wyspy 375, zobaczmy jak wygląda to w topce. Okej, jestem teraz tuż przed Dave'em, nie? Czyli, o kurczę, Dave ma dwukrotnie wartość wyspy tego, co ja mam w tym momencie. To on ma mega drogą wyspę. Dobra, gdzie są te baryłki? Tu. Rozwalmy to. O kurczę, ile tego jest. O kurczę. Dobra, nie spodziewałem się takiej ilości. Dobra, i robimy tak. Baryłka. Odpalamy to teraz, ok? I robimy tak. Pyk, pyk, pyk. O nie, to się mi stakuje tutaj mimo wszystko. Dobra, robimy... O nie, nie lej. Tutaj zdawiamy to. Dobra, tak, chcę zrobić, wiecie, żeby to jakoś wyglądało. Że jak już tutaj to ma jakoś tak być, to chciałbym, żeby to wyglądało. Dobra, czyli to się mi tutaj będzie stakowało, czyli możemy zrobić co dwa po prostu. Więc stawiamy to w ten sposób. Zróbmy tak, tak. To będzie fajnie wyglądało, to będzie miało taki swój klimat, wiecie, że to tutaj, że tutaj jest między tymi, że to można tak sobie stakować, nie? Więc stawiamy teraz tu. Co jest, nie mogę tego... A, bo to trzeba od boku zrobić, dobra, okej. Dobra, robimy tak, tak,
tak, tak. Na razie ładujemy wszystko do jednego, bo ja nie wiem, jaka jest pojemność tego. Nie wiem, w którym momencie się to skończy, więc na razie dajemy wszystko do tego jednego. A zaraz będziemy to po prostu, jak się skończy pojemność w tym, to będziemy stawiać w następne. Dobra, tu i tu. Dobra, czyli mamy wykorzystane wszystko. Okej, idźmy do tej mojej skrzynki, która jest tutaj cenna. Odłóżmy sobie te rzeczy, bo tego nie potrzebujemy na razie. Dobra, mamy ile? Mamy 9 miliardów. Czyli stać nas na bardzo dużo netherite'u dalej mimo wszystko, więc nad tym się nie musimy przejmować. Musimy kupić Mystery Boxa. Tak się składa, że po prostu przydałoby się kolejne 5 Mystery Boxów kupić. Dobra, kupujemy, bo ja potrzebuję po prostu coś, wiecie. Potrzebuję te bikony, potrzebuję jeszcze postawić jakiegoś bikona. Dobra, dostaliśmy co teraz? Dostaliśmy kasę znowu. Znowu wszyscy gzy. Dobra, stawiamy kolejnego. Jest bikon! Dobra, znowu dostaliśmy kasę. Dostaliśmy minionka, zbierasz, to już lipa totalna. I o, mamy miecz, Lutik 5. Tego nie mieliśmy, więc fajnie. Już mamy wszystko tak naprawdę z tego Mystery Boxa, co trzeba było. Dobra, fajnie. Dobra, idziemy do sklepu. Kupujemy znowu trochę tego netherite'u. A nawet nie trochę, a bardzo dużo go kupujemy. I robimy jeszcze jednego bikona tutaj, ostatniego. Baryłka, trzeba to wyłączyć. Baryłka, dobra, wyłączone. I robimy jeszcze raz tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, okej. I lecimy do boku. No i mamy czwartego bikona, czyli będzie wartość wyspy na pewno już znacząco podwyższona. Nie przegonimy Dave'a jeszcze, bo jest to dosyć ciężkie do zrobienia, bo on ma naprawdę tego dużo. Ale spokojnie, spokojnie. To jest tylko kwestia czasu, aż mi się to uda. Ja po prostu tutaj stworzę taki system, że uda mi się to. Wykorzystam te minionki i tak dalej, będzie fajnie. Będzie naprawdę git, nie? A tak swoją drogą, widzowie, szykuje się pewna rzecz, o której nagram odcinek za niedługo, też dotyczącej One Blocka, która będzie, myślę, dosyć fajna i może być naprawdę fajnym contentem, który może wam się spodobać, ale nie będę wam jeszcze mówić, co to jest, bo muszę to jeszcze dobrze dogadać, ale będzie to naprawdę fajne. Dobra, stawiamy kolejnego i w tym momencie możemy sobie tutaj ustawić na przykład siłę, że jak się nam nadarzy jakiś mob, to go po prostu będziemy ładować grubo, żeby go po prostu szybko zniszczyć. Dobra, mamy to zrobione. Wpisujemy baryłka i stawiamy znowu baryłka tu. Po baryłka tu i dokupujemy w tym momencie w sklepie kolejne dwa te. Pyk tu, a nawet trzy powinienem dokupić, więc jeszcze jeden. Pyk. Dobra, mamy kolejne, pyk. Okej, wartość wyspy w tym momencie pół miliarda. Pół miliarda, tyle jest warta moja wyspa w tym momencie. Zobaczmy sobie na topkę, czyli dalej jesteśmy przed Dave'em. Jest przed nami blok Kidowit, gdzie jest Gabryś, który już naprawdę tutaj grubo leci, jeśli chodzi o wydanie pieniążków. To naprawdę ogromne ilości zakupił. No i Supertma, która nie wiem jakim cudem jest pierwsza, to jest naprawdę niesamowite. 11 bikonów mają, ja mam 4. Więc jeszcze jest trochę do nadrobienia. Mamy tu jeszcze jednego zbieracza. Na razie sobie... Nie tak, weźmy to. Odłóżmy sobie na razie te minionki tutaj, będę musiał się nad nimi pozastanawiać później. A wy możecie dać mi znać w komentarzach, co mogłem zrobić lepiej, żeby to lepiej działało. Jeśli chodzi o zbieranie, to mam wrażenie, że one wolniej zbierają. Wyleczmy sobie je może, po prostu, bo nie wiem jak wygląda z ich zdrowiem, nie chcę mi się tego sprawdzać, więc od razu to po prostu leczę. No i tak to w tym momencie wygląda. Czy ja mogę coś tutaj zrobić więcej? No tak naprawdę powinienem... tak naprawdę nic więcej nie zrobię w sumie. Ciężko w tym momencie zrobić coś więcej. Ja po prostu muszę pograć, muszę wydać te moje 19 miliardów mam. Muszę to całe wydać na netherite po prostu. I stawiać to po prostu w te baryłki, bo to mi podniesie wartość jakby nie było, nie? Więc po prostu trzeba to zrobić, ale na to będę potrzebować troszkę więcej czasu. Dzisiaj już tego nie zrobię. Widzowie, kończę ten odcinek w tym momencie, grało mi się naprawdę przecudownie. Nasza wyspa, co prawda, nie jest w tym momencie najmocniejsza, ale jesteśmy w top 4 i to jest tylko kwestia czasu, aż będziemy numer 1.